Jezus Chrystus! Moi drodzy, wrogowie ojczyzny i wrogowie Kościoła dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną armię patriotów, armię narodowców i armię kibiców, którzy mają Boga, honor i ojczyznę w sercu i są gotowi oddać za nią życie. Ale jestem święcie przekonany, że lewacka propaganda dwoi się i troi, aby nas zniszczyć, aby zniszczyć Kościół, aby zniszczyć naród polski. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy Kościołem walczącym. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. A oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta. Duma! Duma! Narodowa duma! Moi drodzy, chyba wszyscy widzą, że jesteśmy lekceważeni w debacie publicznej. Nikt nas nie chce słuchać, a to my jesteśmy przyszłością wielkiej katolickiej Polski. My jesteśmy świadomi swoich korzeni. Jesteśmy świadomi swego dziedzictwa narodowo-chrześcijańskiego. I my jesteśmy gotowi walczyć o to dziedzictwo do ostatniej kropli krwi. Bóg! Honor! I ojczyzna!